Dzień dobry Państwu. Mamy dziś początek stycznia 2020 roku i jest to dobra okazja do podsumowań. Jak może niektórzy z Państwa wiedzą, od stycznia 2006 roku prowadzę bloga ekonomicznego, a biznes związany z kruszcami zacząłem kilka lat później. Hejterzy twierdzą, że na blogu zajmuję się głównie naganianiem na złoto, a ja twierdzę, że uświadamiam ludzi, jakie są zagrożenia dla ich pieniędzy i jak złoto może im pomóc. Proszę Państwa, fakty są takie, że w styczniu 2006 roku, gdy zacząłem informować publikę o potencjale złota, uncja kosztowała 1600 zł. Dziś kosztuje 6000. Złoto to jest tak naprawdę fatalna inwestycja, ponieważ nie przynosi żadnej dywidendy. Ale z drugiej strony nie ma lepszej ochrony kapitału niż posiadanie o takiego właśnie fizycznego złota. W ciągu kilkunastu ostatnich lat sprzedałem osobiście ponad tonę złota. Muszę Państwu powiedzieć, że moja praca daje mi naprawdę dużą satysfakcję. I co więcej, jest ona społecznie użyteczna. Tak naprawdę mógłbym prowadzić każdy inny biznes. Ale mam właśnie tą frajdę, że uratowałem kapitał wielu tysięcy osób w Polsce przed stopniową dewaluacją. W moim biznesie kieruję się trzema priorytetami. Pierwszy priorytet to niskie marże i niskie spready. Proszę sobie zajść do dowolnego oddziału tzw. mennicy. Proszę sobie zobaczyć, jakie są ceny produktów, które oni oferują w swoim sklepie. I w tym samym czasie proszę sobie zajrzeć w internecie, jakie są ceny u mnie w moim sklepie. To jest czasami nawet 200 zł, czasami nawet więcej na uncji, na moją korzyść. Warto też zapytać, jaki jest spread w przypadku zbycia tych kruszców, które się u nich kupi. Zwykle odpowiedź u takich tak zwanych mennic to oscyluje pomiędzy 6 i 10%. U mnie spread, czyli moja marża na skupach, wynosi 4%. Mówię nie przez przypadek o tak zwanych mennicach, bo mennicę w Polsce mamy tak naprawdę jedną. I jest to dawna państwowa mennica, która produkuje monety. Bo mennica to jest firma, która sobie bije monety. A no niestety jest w Polsce tak, że każdy może sobie otworzyć firmę handlową, nazwać to mennicą i ludzie to kupują. To tak jakby każdy mógł sobie otworzyć bank i prawda, i tam sprzedawać pieczywo, dajmy na to. Niestety, mennica jest to zakład nie taki prosty jak zwykły handelek. Państwa, wracając do tematu. Drugi priorytet to jest niesprzedawanie złota w odroczonej dostawie. Stanowczo odradzam wszystkim kupowanie złota na podstawie tego typu ofert. Zasada jest taka zdrowa, że kupuje się złoto z ręki do ręki, ewentualnie czeka się na nie, powiedzmy, góra tydzień czasu. Mieliśmy w Polsce wiele takich afer. Była już oczywiście poza znanym wszystkim przypadkiem Amber Gold. Była firma Hiat, była firma Dominarius. To były sytuacje, w której ludzie tracili po kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy złotych, a w sumie straty szły w dziesiątkach milionów. I to wszystko dlatego, że ktoś był chciwy i chciał sobie zaoszczędzić 100 złotych na uncji. Nie róbcie tego. Trzeci priorytet u mnie w firmie to jest unikanie konfliktu interesów. Tak, tylko jak to jest oczywiście możliwe. Większość sprzedawców w tak zwanych mennicach traktuje swoich klientów dość bezpardonowo. I tam chodzi tylko o sprzedaż jak największej ilości monet. Taki sprzedawca sobie popracuje kilka lat czy kilka miesięcy w tej mennicy tak zwanej i jego nie interesuje jakaś dłuższa perspektywa. A mi chodzi o trwałe relacje z moimi klientami. Ja się zawsze staram klientom i czytelnikom i widzom przedstawiać sprawy uczciwie, bez owijania w bawełnę, bez jakiejś ściemy. Zawsze się staram, jeżeli ktoś miał ze mną jakiś bliższy kontakt, to może potwierdzić, że się staram przedstawić klientom, jak sytuacja wygląda, czy są jakieś lepsze opcje,
Czy są może jakieś monety tańsze z tą samą zawartością złota? Ja co do zasady nigdy nie sprzedaję monet kolekcjonerskich z wysokim premium. Jeżeli się trafią mnie w sprzedaży monety kolekcjonerskie, to idą ze zwykłym premium, takim jak każde inne, jak inne krugerrandy. No i co najważniejsze, ja się uczciwie odnoszę do aktualnego poziomu cen złota. Na przykład dzisiaj mamy bardzo wysoką cenę złota, jest to wieloletni szczyt cen. I ja sprawę stawiam jasno. Nie wiem, co będzie jutro. Może wybuchnąć wojna nuklearna na Bliskim Wschodzie. Ale jeżeli do tego nie dojdzie, uważam, że to jest dość niskie prawdopodobieństwo. Jeżeli do tego nie dojdzie, to można się spodziewać w najbliższych tygodniach i najbliższych miesiącach korekty tej ceny. Czyli cena trochę po tak gwałtownych wzrostach powinna się trochę cofnąć i chociaż w okresie przejściowym powinna być okazja do tańszego zakupu złota. I to trzeba po prostu sobie postawić sprawę jasno. Ja może z takim podejściem może jestem jakiś nienowoczesny, ale takie mam wrażenie, że to jest właściwie najbardziej słuszna decyzja. Nawet widziałem ostatnio takie szkolenie gdzieś mi proponowano na jakimś Facebooku, jak przekonać swojego niezdecydowanego klienta na dokonanie zakupu. Ja właśnie mam odwrotne podejście, że jeżeli klient jest niezdecydowany, to powinno się zrobić wszystko, żeby on sobie odpuścił temat. Niech on sobie przemyśli. Nie powinno się żadnych trików używać, typu jak dzisiaj dokonasz zakupu, to tutaj będzie coś nie wiadomo co, coś ci damy gratis, albo jakoś ci dogodzimy lepiej. Nie, zastanów się, jak będziesz w 100% pewien, to wtedy wróci i dokonaj świadomego zakupu. Dlatego też uważam, że trzeba dawać ludziom informacje o okazjach. Podam Państwu konkretny przykład z datami i liczbami. Przede mną leżą te cztery sztabki złota, które oferowałem czytelnikom na moim blogu w sierpniu 2018 roku. To było 1,5 roku temu. Złoto było wtedy w wieloletnim dołku. Kosztowała uncja 4450 zł. I padła z mojej strony informacja, że jest to dobry moment na kupienie. I jeden z tych klientów, oczywiście był tam jakiś hejt, że znowu naganiam na złoto, że już go nikt nie chce, dlatego jest takie tanie i będzie dalej spadać i tak dalej. No, ale jeden człowiek wykazał rozsądek, kupił sobie 8 takich sztabeczek, 4 z nich mi je odsprzedał i ma na tej transakcji, jest na takiej transakcji jakieś 15 czy 16 tysięcy złotych zysku. Ja szczegóły także wrzucę do opisu, sobie Państwo poczytacie. Jest to zysk, który nie podlega jakiemukolwiek opodatkowaniu, bo złoto sobie posiadał ponad pół roku. Chciałbym na marginesie tutaj zauważyć, że to są lane sztabki. To jest dość dzisiaj rzadko spotykana metoda produkcji. Ja już kiedyś o tym opowiadałem. To jest złoto umieszczone w postaci granulatu w kokilach. Te kokile są umieszczane w piecu rozgrzanym do 1100 stopni. To się roztapia, oczywiście leży sobie tak do góry nogami. Te zaokrąglenie to jest dno formy i wychodzi sobie z tej formy. Jest forma odwracana, wyrzucany jest odlew. Na to przychodzi prasa hydrauliczna i wybija te wszystkie tutaj cechy, które są informacje. Potem ręcznie jest dobijany numer tej sztabki, który koresponduje z certipakiem. No i idzie to do klientów. O, a tak wygląda porównanie ze sztabką tak zwaną bitą. A sztabka bita, jak Państwo pamiętacie, jest to sobie taki płaskownik, który wyjeżdża spod walcarki i sztanca wybija poszczególne blaszki, czyli sztabki. No i jest w tym wybijany symbol producenta. To jest akurat dość specyficzna sztabka, bo jest bez certipaku, zapakowana przez producenta w taki sposób i bez numeru seryjnego. Jest to traktowane jako wyrób techniczny do jakiejś tam produkcji, ale też inwestycyjny. No, także na koniec pozwolę sobie sparafrazować pana Cezarego Graffa, którego motto bardzo mi się podoba. Proszę Państwa, myślcie mądrze o swoich pieniądzach. Zabezpieczcie choć część kapitału w złocie. Nie dajcie się po drodze oskubać. To wszystko. Życzę wysokich
wzrostu wysokich oszczędności w najbliższym czasie, w najbliższym roku i fajnych zakupów, żeby się udało tanio dostać dobre złoto. Dziękuję Państwu, do widzenia.